Cześć, nazywam się Iwona. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o maskach przycinania w Photoshop, czyli clipping mask. Do czego służy maska przycinania? Pozwala na określony kształt regularny lub nieregularny, tak jak prostokąt, owal, tekst lub kształty namalowane dowolnym pędzlem, nanieść inny obraz, na przykład zdjęcie, rysunek lub tekstury. Maski przycinania współpracują również z warstwami dopasowania. O szczegółach dowiesz się z tego odcinka. Zapraszam. O maskach warstwy i maskach dopasowania już mówiliśmy. Podam link do filmu. Dzisiaj kontynuujmy i przyjrzyjmy się działaniu maski przycinającej. Poznasz jej działanie i będziesz mógł osiągnąć taki efekt, który teraz widzicie. Z technicznego punktu widzenia maska przycinająca pozwala zawartość warstwy użyć jako maskę dla warstwy, która znajduje się nad nią. Na bardzo prostym przykładzie pokażę, jak działa maska przycinania. Najpierw odseparujemy sobie sylwetkę tego psa. Bierzemy tutaj narzędzie szybkie zaznaczenie. Zaznacz temat. Możecie sobie tutaj jeszcze wejść zaznacz i maskuj, żeby dopracować tą sylwetkę. No, wygląda całkiem dobrze. Krycie tutaj zmieniłam na 100. W tym momencie to jest w sumie bez znaczenia. Tutaj zaznaczyłam sobie nowa warstwa i klikam OK. Mam sylwetkę gotową. Tutaj nazwiemy sobie tę warstwę sylwetka. Pod tą warstwą stworzymy nową warstwę. Przechodzimy na warstwę poniżej. Wtedy, kiedy klikniemy tutaj ikonę nowej warstwy, nad zaznaczoną warstwą powstanie nowa, pusta warstwa. Na niej narysujemy sobie jakiś kształt. Może to być koło. Koło narysujemy narzędziem do zaznaczania. Wybierzemy tutaj tą drugą pozycję, zaznaczanie eliptyczne. W środku sobie obrazu klikniemy i z wciśniętym shiftem narysujemy regularne koło. To koło możemy sobie tutaj przesunąć. Wypełnimy je jakimś kolorem. Tutaj klikam na kolor narzędzia. Wybieram takie ciemne bordo. Biorę narzędzie wiadro i wlewam do warstwy z kołem. Robimy Ctrl D. Tutaj rysuję. Piszemy koło. I teraz utworzymy maskę przycinania. Przechodzimy tutaj na tą górną warstwę. Wchodzimy w warstwa. Utwórz maskę przycinającą. Widzimy Alt Ctrl G. Skrót mamy podany. I zobaczcie, co się dzieje. Wszystko, co jest poza tym kołem, jest usunięte. Ta warstwa z tym kołem działa jak maska i usuwa wszystko, co jest poza nią, poza tym kształtem, bo to mogą być przeróżne kształty. W tym wypadku pracujemy na kole. Teraz przesuniemy sobie może tutaj to bardziej na środek. O, zaznaczyłam te dwie warstwy, wybrałam narzędzie do przesuwania. I one ładnie współpracują. I co by było, gdybyśmy na przykład stwierdzili, że no ten łepek pieska jest za mały? Nie musimy robić od początku, tylko samą warstwę sylwetka powiększamy. Wyszedł nam łepek, wchodzimy w środek i przesuwamy sobie obraz, proszę. I już powiększyliśmy łepek pieska, czyli możemy cały czas modyfikować sobie tę warstwę, a efekt pozostanie. Możemy również sam kształt modyfikować. Możemy go powiększyć. Wtedy będziemy mieli większą tutaj, o, większą zawartość sylwetki w obrazie, w kole. Ale jeśli nam to nie odpowiada, możemy sobie dalej powiększać tutaj tę warstwę z sylwetką. Teraz stworzymy bardziej złożony kształt, który będzie służył jako maska przycinająca i zostanie wypełniony
tym obrazem. Tutaj stworzę sobie nową warstwę. Tego pieska na razie wyłączymy jego widoczność, żeby nam nie przeszkadzał. Weźmiemy narzędzie do tworzenia kształtów. Tutaj mamy wielokąt. Tutaj określamy, ile będzie miał boków i z wciśniętym shiftem narysujemy regularny sześciokąt. Bardzo proszę. Teraz może od razu go zrasteryzuję. Jakoś tak będzie mi wygodniej. Przesuniemy sobie tu na górę i będziemy kopiować ten kształt z wciśniętym altem i narzędziem tutaj tym do przesuwania. Będziemy kopiować. Pamiętamy, wciśnięty alt i przesuwamy obraz i mamy kopię tego kształtu. Proszę. Teraz możemy sobie zaznaczyć obie te warstwy. Cały czas pracujemy narzędziem do przesuwania. I znowu wciskamy alt i przeciągamy nasz kształt w inne miejsce. O, na przykład tu. Mamy zaznaczone te wszystkie warstwy tego kształtu, na przykład narzędziem, tak jak mówiłam wcześniej, do zaznaczania, do przesuwania. I tutaj widać, że wszystkie te warstwy są zaznaczone. Wchodzimy w zakładkę warstwy i teraz scal warstw, Ctrl E. I powstała nam jedna warstwa z tych kształtów, które tutaj sobie przygotowaliśmy. I teraz będziemy tworzyć maskę. No, włączam znowu widoczność warstwy z naszym obiektem. Przeciągam na górę, żeby był nad obrazem kształtów, które będą wypełnione właśnie tą fotografią. Wcześniej pokazywałam wam metodę tworzenia maski przycinającej przez tutaj zakładkę warstwy. Pokażę wam taką bardzo szybką metodę, jeżeli nie zapamiętacie skrótu, to możecie wejść tutaj sobie na tę linię graniczącą między tymi dwoma warstwami, wciskacie Alt i klikacie tutaj na tej granicy. Jak macie tę ikonę i klikniecie, to powstanie właśnie maska przycinająca. O masce przycinającej informuje właśnie ten tutaj znaczek takiej zakrzywionej strzałki. Teraz wystarczy sobie w odpowiednim miejscu ustawić fotografię, żeby nam się tutaj ładnie przycinała. O, tutaj już nam brakuje obrazu po lewej stronie. Oczywiście możemy rozszerzyć. Bardzo proszę. I w ten sposób stworzyliśmy obraz w nieregularnym kształcie. Tekst również może być maską przycinającą. Jeżeli nie chcemy, żeby był w konkretnym kolorze, który nadajemy z próbnika koloru, a chcemy, żeby był wypełniony jakąś teksturą albo, tak jak tutaj, fragmentem tego krajobrazu, to wykorzystujemy właśnie maskę przycinającą. Mam tutaj dwie warstwy. Jedna to jest biała warstwa, która jest podstawą, a druga warstwa to krajobraz, który będzie tłem, a zarazem wypełnieniem tekstu, który zaraz napiszemy. Tutaj mamy narzędzie do pisania. Bierzemy sobie tekst. Tu możemy wybrać rodzaj czcionki. Jeżeli macie starszą wersję Photoshopa, no to tutaj będziecie wybierać sobie rodzaj czcionki. O, pogrubiona. Teraz mamy troszkę za duży rozstaw. Zróbmy sobie, o, na razie 0, później będziemy się martwić i zróbmy tekst, który nas interesuje, czyli bardzo proszę, jest tekst. O, oczywiście trzeba go powiększyć. Możemy to zrobić tutaj w nowym Photoshopie z tej pozycji. O, przesadziłam.
W starym Photoshopie zmieniamy rozmiar czcionki w tej pozycji. Też za duży. Proszę bardzo. I mamy. Tekst mamy przygotowany. Trochę go powiększymy. I teraz chcemy ten brąz zastąpić obrazem tutaj tła. Kopiuję naszą warstwę krajobrazu, przenoszę ją nad warstwę tekstu i z wciśniętym altem klikam na granicy między warstwą tekstu i warstwą obrazu. Wydaje wam się, że nic się nie wydarzyło. Oczywiście wydarzyło się. Spójrzmy. Wyłączę teraz widoczność maski krajobraz, która tutaj przysłania nam działanie maski przycinającej. Zwróćcie uwagę. Tekst już nie jest brązowy, tylko jest wypełniony tą kopią, którą stworzyliśmy z podstawy. I macie tutaj stworzoną maskę przycinającą i tekst. Nie jest to widoczne, bo i ta warstwa krajobraz kopia i krajobraz są tej samej gęstości, w tych samych kolorach. Jak to można zmienić? Możemy na przykład dolnej warstwy krycie troszkę zmniejszyć. I zobaczcie, już hasło Landscape mamy widoczne. Ale teraz pokażę wam, jak z warstwy dopasowania zrobić właśnie maskę przycinającą. Proszę, wybieramy sobie na przykład krzywę. I teraz zobaczmy. Przyciemnię. Cały obraz został przyciemniony. Teraz znowu wciskam Alt. Tworzę maskę przycinającą. I to przyciemnienie wpłynęło jedynie na ten obraz, który był na tekście. Mamy grupę maski przycinającej, które wpływają jedynie na tekst. Tutaj możemy dodać kolejną warstwę dopasowania, no nie wiem, czarno-biały. Widzicie, wpływa na cały obraz, a my tylko robimy Alt, cyk i jedynie na tekście mamy obraz czarno-biały. Te chmury przyciemnione przez krzywę i zamienione na obraz czarno-biały przez tę warstwę dopasowania. Weźmiemy narzędzie do pisania. Tutaj sobie klikniemy. Tutaj weźmiemy, zmienimy czcionkę. Zmniejszymy zdecydowanie. I wpiszemy sobie tekst. Ten tekst już zostawimy jako zwykły czarny kolor. Tutaj mamy ustawienia, troszkę rozciągniemy. Wyrównamy. I macie gotowy baner na przykład na Instagram. Mam nadzieję, że pomogłam wam zrozumieć działanie Clipping Mask. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam na kolejne. Do usłyszenia.